W bezpośrednim sąsiedztwie niedawno powstałej tężni solankowej, w samym sercu plant salinarnych, remontowane są budynki w przeszłości należące do Żupy Solnej. To dawna kuźnia i lodownia, które oczywiście już od lat nie pełnią takich funkcji, natomiast teraz mają im zostać przypisane zupełnie nowe. Słowo klucz to rewitalizacja. Jak tu się wchodzi, którędy, chyba tędy? Jesteśmy na inwestycji realizowanej na plantach. Tutaj odnawiane są budynki starej kuźni, to jest właśnie kuźnia, i lodowni, to ten mniejszy budynek. Zobaczmy, co tam jest za rogiem, a potem wejdziemy jeszcze do środka. Jesteśmy od strony południowej, tam jest tężnia, tutaj alejka, znana wszystkim doskonale. Od tej strony ma być wejście do punktu informacji turystycznej. Wchodzimy do budynku kuźni. To jest część, w której ma powstać kawiarnia. To jest jedna sala i tutaj druga sala. Tutaj mamy przejście. Tutaj ma być chyba bar. Punkt informacji turystycznej, również dwie sale, to co widzieliśmy z zewnątrz. O, zobaczmy przez okno. W punkcie informacji turystycznej mają być ekrany dotykowe, ulotki, Wi-Fi. W tym samym budynku znajdować się będzie jeszcze toaleta publiczna, a na zapleczu umieszczono serwerownię, która obsługiwać będzie m.in. sieć kamer monitoringu, których tu nie brakuje. Zaglądamy jeszcze do mniejszego budynku, dawnej lodowni. Tutaj, według założeń realizowanej koncepcji, będzie mógł funkcjonować na przykład sklepik z produktami regionalnymi i pamiątkami. To jest lodownia. Zobaczcie, jakie to są grube ściany. Bez dwóch zdań to miejsce ma duży potencjał. O tym, czy będzie spełniać pokładane w nim nadzieje, zaczniemy się przekonywać zapewne od przyszłego sezonu. Z pewnością wrócimy tu wtedy z kamerą. Jeżeli podobają Ci się zamieszczane przez nas materiały wideo, zapraszamy do subskrybowania kanału. Dziękujemy i do usłyszenia!